która prowadzi poloneza, za nimi idą rycerze. Zwróćcie Państwo uwagę, rycerze chorągwi ziemi sandomierskiej, ale zwróćcie Państwo uwagę, że w pierwszej parze idzie Tadeusz i Zosia. W pięknych strojach. I przywitajmy brawami dzieci ze szkoły podstawowej numer 1 w Sandomierzu, które zaprezentowały zespół Pieśni i Tańca piękny taniec. No i rycerze sandomierscy, a na początku główni bohaterowie, Zosia i Tadeusz, pana Tadeusza Borowskiego, który jako pierwszy rozpocznie czytanie. Będzie to wiersz Wincentego Pola pod tytułem Sandomierskie. Będzie rada, a nam skończyć tak wypada, jako zwyczaj ucztę naszą, pełnym sercem, pełną czaszą. Otóż wznoszę to rycerskie, staropolskie, sandomierskie. Kochajmy się, bo w nim żyje cała dziejów tajemnica i wieczystym źródłem bije sandomierska ta krynica. W niej prawd wielkich wielka miara i pobożność ojców stara i gościnność polskiej Szczechy i otuchy i pociechy i na serce kolejące i na serce bolejące. Stara bracia sandomierca dała radę więc od serca. Kochajmy się, nie dajmy się, upijmy się, wybijmy się. Kochajmy się sercem bratniem, tą miłością, jaka świadczy, że krew z kością. Wybijmy się duchem w końcu, jak nasz orzeł w prostu słońcu. To śpiewaka wierna rada, a więc wypić nam wypada. To poczciwe i rycerskie, staropolskie, sandomierskie. Kochajmy się. Dziękujemy panu burmistrzowi. Widzieliście Państwo, jak pan burmistrz pięknie czyta. W nawiązaniu do wiersza Wincentego Pola, Sandomierskie. Sandomierskie, proszę Państwa, to jest historia Polski. To kiedyś stolica księstwa, stolica województwa, no i obecnie stolica pięknego miasta, także i regionu. A teraz zapraszam do przeczytania fragmentów 12 księgi Kochajmy się, kasztelana rycerstwa ziemi sandomierskiej, pana Karola Buregi. Z miejsca za stołem nie bierze, bo wojski występuje w nowym charakterze. Marszałka dworu laskę na znak urzędu i tą laską z kolei jako mistrz obrzędu wskazuje wszystkie miejsca i gości usada. Naprzód jako najpierwsza władza podkomorzy marszałek wziął miejsce zaszczytne za słoniowym poręczem krzesło aksamitne. Obok na lewej usiadł Kniaziewicz, Pac i Małachowski. Wśród nich podkłożyna, dalej inne panie. Na drugi. Tadeusz i Zofia do stołu nie siedli, zajęci częstowaniem głościa. Chodząc jedni. Starożytny był zwyczaj, iż dziedzice nowi na pierwszej uczcie sami służyli ludowi. Tymczasem goście, podczas czekających sali, ze zdziwieniem na wielki serwis spoglądali, którego równie drogi kruszec jak robota. Jest podanie, że książę Radziwiłł Sierota kazał ten sprzęt na urząd w Wenecji zrobić i wedle własnych planów po polsku ozdobić. Serwis, potem zabrany czasu wojny szwedzkiej, przeszedł nie wiedząc jaką drogą do szlacheckich.
widzę skarbca dobyty, zajął środek stoła ogromnym kręgiem na kształt karetnego koła. Serwis był nalany od dna po brzegi piankami i cukrami białymi jak śniegi. Dawał przedwybornie krajobraz zimowy, w środku czerniał ogromny kulkom. Serdecznie dziękujemy panu kasztelanowi nierycerskiej ziemi sądowieckiej. Jak państwo widzicie, to była nawet mała inscenizacja. Ale ja chcę powiedzieć, że my mamy tutaj wybraną część młodego i starszego społeczeństwa Sandomierza do przeczytania pana Tadeusza, ale później mamy też dla widzów również atrakcję, bo możecie państwo sobie później też przyjść do nas na tą naszą mało zaimprowizowaną scenkę i przeczytać dowolny fragmencik. Tu mamy poemat i będzie można zaimprowizować i przeczytać, kto z państwa będzie chciał oddać hołd naszemu wielkiemu poecie. Idzie kolejny czytający, Bartosz Błaszczyk, prosimy. Już za to w trzecim gronie dzieje się inaczej. Tu mówca musi mówić zapasy słuchaczy. Patrzcie, wyrywają się, cofają uszy. Patrzcie, jako ten słuchacz od gniewu się puszy. Zniósł ręce, grozi mówcy, usta mu zatyka. Pewnie słyszał pochwały swego przeciwnika. Ten drugi, pochyliwszy czoło na kształt byka, powiedziałbyś, że mówcy być za grody. Ci, co biorą się do szabel, tamci poszli w nogi.